Witam serdecznie moim gością Kasper Ormiański, Magwód. Witam. Kasper, pokazaliście dzisiaj naprawdę, że jesteście już drużyną nie z przypadku. Nie pierwsze zwycięstwo, nie pierwszy tak fa fantastyczny mecz. Młoda drużyna, ale już można powiedzieć, że z bagażem takim troszkę doświadczą nasze lidze. Czy rzeczywiście to już jest ten top, że możecie mówić śmiało, że o Mistrzostwo będziecie się bić? No na pewno gramy już tu trochę drużynami, jak były od dwóch sezonów na hali, na pewno wygląda to coraz lepiej z meczu na mecz, myślę, że staramy się być coraz lepsi, no fajnie, w tym sezonie udało się na razie jak na razie wygrać wszystkie mecze razem z tym dzisiejszym, który był na pewno najtrudniejszy jak dotąd, no i wiadomo, gdzieś tam patrzymy w tą tabelę, ale no nie napalamy się w ogóle i staramy się po prostu wygrać kolejny mecz i kolejny i tak jest nas cel na razie. Czym dzisiaj, twoim zdaniem, wygraliście z Greensami? No myślę, że to niewiele zadecydowało. No na pewno ciężko się gra na greensów, jak to są też nasi koledzy, tam gdzieś gramy razem w Dunajcu, to nie jest takie proste, jak się zna każdy z wód drugiego kolegi. No i na pewno to był naj, najcięższy mecz. No myślę, że zdecydowały tak, jak mi tu poprzednik powiedział momenty, pary tak jak to na hali, jedna strata i czasami gdzieś ta idzie ta kontra, ta bramka. No i myślę, że głównie to zdecydowało, bo myślę, że nie było widać jakiejś większej różnicy między tymi dwoma drużynami. Jeśli chodzi o tak piłkarsko, przynajmniej według mnie. Tak, patrzyłem dzisiaj dość mocno na Ciebie, w zasadzie tydzień temu też i śmiało mogę stwierdzić, że dużo y, krzyczysz, podpowiadasz, sterujesz zespołem. No to tak, jak z tyłu się stoi, to, to tak to wygląda. Może czasami nawet za dużo, bo to czasami nawet przeszkadza, no ale jak się widzi pewne rzeczy, to lepiej tam gdzieś krzyknąć, żeby kolega przesunął, niż później na przykład stracić bramkę z tego. Y, ten sezon, to jest pierwszy wywiad, stąd to pytanie. Jak go rozpoczynaliście? Jakie cele stawialiście? No na pewno gdzieś tam pamiętaliśmy tamten sezon, gdzie tam walczyliśmy o utrzymanie. Dokładnie, utrzymanie. Więc no naszym tak celem można powiedzieć była pierwsza piątka, gdzieś tam pewne to utrzymanie w pierwszej piątce i później walka tam ewentualnie o jakieś wyższe cele. No na razie wiem, gdzie w którym miejscu jesteśmy w tabeli, no i staramy się tak jak mówię, no wygrywać kolejny mecz i nie patrzeć na razie w tą tabelę. Będziemy patrzeć na końcu. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.